Dziś praktycznie niemożliwe jest przeżycie dnia bez zobaczenia gdzieś jedzenia. Jedzenie jest wszędzie, czeka na ciebie w lodówce, uśmiecha się do ciebie z półek sklepowych, mruga z biurka koleżanki. Jedzenie nas uwodzi i zwycięża. A my nie mamy innego wyjścia, jak tylko wykorzystać jego dostępność. Dlatego praktycznie nie ma czegoś takiego, że przynajmniej ktoś nie je przez cały dzień. Co się stanie, jeśli nie zjesz przez 24 godziny? Jeśli jesteś ciekawa, uważnie obejrzyj ten film. Na szczęście nie musisz empirycznie szukać odpowiedzi na to pytanie. Naukowcy mają już potwierdzenie oparte na podstawach naukowych. Możesz dowiedzieć się wszystkiego z tego filmu, jedząc frytki. Będziesz zaskoczona, ale jedzenie to nie tylko źródło radości i podwójny podbródek. Jedzenie jest również źródłem energii potrzebnej do życia. Trzech naukowców z Uniwersytetu w Maastricht postanowiło dowiedzieć się, co dzieje się z ciałem, jeśli przez jeden dzień zostanie pozbawione pożywienia. Opublikowali swoje odkrycia w American Journal of Clinical Dietetics. Czy jesteś gotowa, aby się dowiedzieć? Więc zjadłaś? Doskonale. Po 7 godzinach od ostatniego posiłku organizm zdaje sobie sprawę, że wycisnął całą energię, czyli glukozę z pokarmu, który do niego wprowadzono. Od jakiegoś czasu organizm wciąż czeka, aż coś wrzucisz na ruszt. Ale po około godzinie rozczarowuje się i zdaje sobie sprawę, że teraz powinien polegać tylko na sobie w zakresie produkcji energii. Wtedy organizm wchodzi w fazę glukoneogenezy. Glukoneogeneza to metaboliczny sposób wytwarzania glukozy ze związków niewęglowodanowych. Innymi słowy, nie znajdując pożywienia, organizm w poszukiwaniu energii zaczyna gwałtownie spalać tłuszcz swojego właściciela. Brawo! Jednak naukowcy ostrzegają, że głodówka trwająca dłużej niż 24 godziny jest szkodliwa dla zdrowia. Spada metabolizm, zwalnia spalanie tłuszczu, a kiełbaska staje się zarówno głównym celem życia, jak i erotyczną fantazją. Dodatkowo organizm zaczyna wydobywać glukozę z masy mięśniowej, którą tak gorliwie budowałaś podczas dwóch całorocznych wizyt na siłowni. Dlatego nie zaleca się głodowania dłużej niż przez jeden dzień. A teraz powiedz mi, czy kiedykolwiek robiłaś takie głodówki? Jak długo jesteś w stanie to robić i jakie to uczucie? Napisz o tym w komentarzach. Życzę ci zbilansowanej diety. Znajdź inne hobby poza jedzeniem.